Cześć! Witam Was w czerwcowej edycji mojego wideobloga na temat prowadzenia akwarium morskiego. Dzisiaj opowiem Wam na temat piasku w akwarium. Ci z Was, którzy regularnie odwiedzają mój kanał, to zapewne wiedzą, że w akwarium głównym nie mam piasku. Ale niech Was to nie zmyli. Uważam, że piasek ma ogromne znaczenie dla stabilności i jakości wody w akwarium. I wiele razy już o tym mówiłem. Ale to, że dno mojego akwarium jest bez piasku, nie oznacza, że nie mam go w systemie w ogóle. Bo jak widzicie, mam sporo piasku w sumpie. Jeśli jednak obejrzycie dzisiejszy odcinek do końca, to dowiecie się, dlaczego zdecydowałem się na takie rozwiązanie. Jakie są moje rady na temat wyboru piasku w akwarium oraz jakie są zalety i wady gołego dna. Przy okazji zapraszam do lajkowania i subskrypcji tego kanału, oczywiście jeśli Wam się podoba. Na początek zacznijmy od tego, jaki piasek polecam używać w systemie morskim. Jeśli chodzi o budowę piasku, to w sklepach można kupić dwa rodzaje piasku. I pomijam tutaj kolor oraz jego gradację. Pierwszy z nich to zwykły piasek kwarcowy, zbudowany w głównej mierze z krzemionki SiO2. Najogólniej rzecz biorąc, to piasek, który możecie znaleźć na bałtyckich plażach. Drugi rodzaj piasku to piasek aragonitowy. Jest to piasek zbudowany w głównej mierze z węglanu wapnia. I można przyjąć, że jego ziarna pochodzą ze szkieletów obumarłych korali, które podlegają procesowi erozji. Do akwarium morskiego zdecydowanie lepiej nadaje się ten drugi piasek, chociażby ze względu na jego naturalne rafowe pochodzenie. Ale to nie wszystko. Piasek aragonitowy jest naturalnie porowaty, co powoduje, że daje ogromną powierzchnię do zasiedlenia przez mikroorganizmy. Po drugie, piasek aragonitowy doskonale buforuje niektóre parametry wody, ponieważ działa trochę tak jak zasyp do reaktora wapnia. W akwarium ulega bardzo powolnemu procesowi rozpuszczania, stabilizując KH i te pierwiastki, z których zbudowane są szkielety korali, czyli wapń, magnez oraz stront. Dodatkowo piasek aragonitowy jest chętnie zamieszkiwany przez wszelkie drobne organizmy, które mieszkają naturalnie w piasku na rafach koralowych. Czy w takim razie piasek kwarcowy totalnie nie nadaje się do akwarium morskiego? Otóż nie. Istnieją zastosowania, w których piasek kwarcowy doskonale się nadaje. Moim zdaniem dużo lepiej nadaje się na przykład do tak zwanego DSB, które często stosowane jest jako biologiczny filtr piaskowy. DSB to jednak temat na tyle złożony, że wymaga osobnego odcinka. Jeśli chodzi o dno zbiornika, to zdecydowanie polecam piasek aragonitowy. Częstym pytaniem, które również dostaję od początkujących akwarystów, jest to, jaki piasek aragonitowy kupić. Moim zdaniem najlepiej do tego nadają się piaski o gradacji ziaren od 1 do 3 mm. Można używać piasku o większych ziarnach, na przykład 5 mm, ale koniecznie trzeba go wymieszać z drobniejszym piaskiem po to, aby wypełnić przestrzenie pomiędzy większymi ziarnami. W ten sposób uniemożliwimy resztkom organicznym wnikanie zbyt szybko i zbyt głęboko w piasek, zanim je zostaną częściowo zjedzone. Kolejnym ważnym pytaniem jest to, ile piasku jest rekomendowane do akwarium. Moim zdaniem w typowym akwarium morskim powinno być nie więcej niż 2-3 cm na dnie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pojawiania się stref beztlenowych. W takich strefach mogą występować toksyczne substancje i przypadkowe poruszenie piasku, przesunięcie skały, zmiana cyrkulacji może spowodować, że te substancje wydostaną się do wody. Dlatego do standardowego akwarium o wymiarach dna 120 na 50 cm potrzebujemy około 18 litrów piasku. Często też pytacie o kolor piasku. Ja ogólnie polecam jasny piasek, chociaż oczywiście to jest sprawa gustu. Natomiast polecam biały piasek, jasny piasek, po pierwsze dlatego, że lepiej odbija światło i lepiej doświetla korale od dołu, a po drugie dlatego, że mniej widać na nim
późniejsze zanieczyszczenia, takie jak fragmenty połamanych korali czy jakieś okruchy ze skał. Na czarnym piasku wszystkie te białe zanieczyszczenia są natychmiast widoczne. I jak już jesteśmy przy piasku, to na rynku istnieją produkty o nazwach marketingowych takich jak Samoa Pink, czy Pink Fiji, czy Golden Sunset Sand. I nie przejmujcie się tymi nazwami, one nie oznaczają, że piasek będzie różowy czy żółty. Pamiętajcie też, że z czasem każdy piasek ciemnieje. Jest to proces naturalny i wynika z tego, że jego drobiny są porastane przez mikroorganizmy, takie jak na przykład okrzemki czy inne glony jednokomórkowe. Wiele osób też pyta mnie o to, czy warto używać tak zwany live sand, czyli żywy piasek. To piasek, który przynajmniej z definicji jest już zasiedlony bakteriami filtracyjnymi. Największą wadą tego piasku jest jego cena. Więc jeśli pieniądze nie stanowią dla Was znaczenia, nie mają dla Was znaczenia, albo dostajecie jakiś super rabat od sprzedawcy, to myślę, że warto kupić taki piasek. Zdecydowanie jednak nie uważam, że jest to niezbędne. Jeśli koszt ma znaczenie, to śmiało polecam używania suchego piasku argonitowego na start. Ostatecznie też można zmieszać piasek żywy i piasek suchy w celu zmniejszenia kosztów startowych akwarium. Często też zadajecie pytanie, czy można używać piasku z innego akwarium. I w teorii jest to jak najbardziej doskonały pomysł. Jednak tutaj pojawiają się problemy, ponieważ bardzo wielu akwarystów, którzy chcą pozbyć się starego piasku, nie przechowuje go w odpowiednich warunkach. Taki niechciany piasek najczęściej jest trzymany w wiadrze, w grubej warstwie, co powoduje, że wszystkie organizmy, które mieszkały w tym piasku w akwarium, które trafią na dno, po prostu natychmiast obumierają z braku powietrza. A wsypanie takiego piasku do akwarium jest oczywiście, jak sobie możecie wyobrazić, kiepskim pomysłem. Jak w takim razie użyć takiego piasku z działającego akwarium? Przede wszystkim polecam odessanie go tylko wierzchniej części z działającego akwarium w momencie, gdy ten piasek bierzemy, a nie kiedy ten piasek jest już w wiadrze. Tak naprawdę nie potrzebujemy dużo tego piasku, żeby zaszczepić organizmy w nowym akwarium, ponieważ większość z tych organizmów i tak mieszka w płytkich warstwach. Pamiętajcie też, żeby piasek zalać wodą z tego akwarium, z którego pochodzi. W przeciwnym razie zmiana wody może też wpłynąć niekorzystnie na te bakterie, na organizmy, które tam żyją. Również pamiętajcie, żeby ta warstwa na czas transportu też nie była zbyt gruba, ponieważ stanie się dokładnie to samo, co o czym mówiłem wcześniej. Absolutnie też nie przepukujcie piasku kranówką ani wodą RODI. W ten sposób natychmiast zabijecie całe życie, które tam mieszka. A przecież nie po to chcieliśmy zdobyć żywy piasek z działającego akwarium, żeby potem wszystkie te organizmy zabić słodką wodą. I na koniec chciałem powiedzieć Wam o wadach i zaletach posiadania gołego dna w akwarium. Mam takie gołe dno już od ponad roku i myślę, że mam realne doświadczenia na temat tego. Pamiętajcie jednak, że w moim systemie cały piasek znajduje się w sumpie, co oznacza, że moje akwarium jest ciągle beneficjentem piaszczystego dna, jednak to dno piaszczyste jest w sumpie, a nie w głównym akwarium. Głównym czynnikiem, który spowodował, że zdecydowałem się na takie rozwiązanie, była wymagana cyrkulacja. Tak jak w moim przypadku, akwarium SPS-owe wymaga sporej cyrkulacji, a to oznacza, że piasek na dnie byłby ciągle przesypywany przez prąd wody z miejsca na miejsce. W moich poprzednich akwariach często miałem z tym problem, a dodatkowo wiele korali było ciągle przysypanych piaskiem. W obecnym akwarium często cyrkulacja włączana jest na maksa, co powoduje, że nie mam miejsc z osadzającym się detrytusem, który podczas takiego sztormu jest unoszony do wody i razem z obiegiem ląduje w odpieniaczu. Akumulujący się detrytus często jest źródłem problemów, tak więc gołe dno
bardzo ułatwia transport organiki do sumpa. Druga zaleta gołego dna to wyższe albedo. Albedo to ilość światła odbitego od danej powierzchni. U mnie w akwarium dno od spodu jest oklejone białą folią, dzięki czemu światło, które wpada do góry, łatwo odbija się i lepiej doświetla korale od dołu. Trzecią ważną zaletą braku piasku jest łatwość czyszczenia dna, zwłaszcza w przypadku zakwitów glonów, okrzemek, dino czy cyjano. Wszystkie ewentualne plagi czy jakieś zanieczyszczenia, które trafią do akwarium, jest bardzo łatwo odciągnąć przy podmianie wody. Ale żeby nie było, to nie jest cudowne rozwiązanie, ponieważ gołe dno posiada też sporo wad. I teraz o nich powiem. Pierwsza z nich to to, że akwarium może i wygląda schludnie i elegancko, ale nie wygląda naturalnie. Jednak piasek bardziej pasuje do ekosystemu rafowego niż gołe szklane dno. Druga sprawa to to, że piasek w akwarium jest wylęgarnią organizmów, które są pokarmem z kolei dla innych organizmów, na przykład dla niektórych ryb. Gołe dno niestety w dużym stopniu ogranicza możliwość namnażania się kiełży czy też wieloszczetów. Tu jednak można byłoby się kłócić, ponieważ gołe dno z kolei jest dodatkową powierzchnią dla glonów jednokomórkowych czy filmu bakteryjnego, które mogą być łatwo zgryzane przez na przykład pokolce. Dodatkowo piasek jest miejscem nocowania niektórych organizmów, jak ślimaki czy niektóre ryby z rodziny wargaczowatych. Gołe dno do tego się całkowicie nie nadaje. A ostatnia sprawa to znowu temat czyszczenia dna. Jest to po prostu w pewnych względach kłopotliwe, ponieważ dna nie da się wyczyścić tak jak szyb akwarium, czyli za pomocą czyścików magnetycznych. Wiadomo też, że ze względu na leżącą na dnie skałę nie da się wszędzie dojść i idealnie wyczyścić całego dna, a to powoduje, że są miejsca, które są porastane przez algi wapienne. I to dla pewnych osób może nie jest problemem, ale akurat dla mnie przeszkadzają mi takie zielone placki na dnie. Podsumowując, to myślę, że piasek w akwarium morskim będzie najlepszym rozwiązaniem w większości przypadków, a zwłaszcza w przypadku systemów, które uniemożliwiają dołączenie dodatkowego DSB czy zastosowania piasku w sumpie, na przykład jakichś małych kostek. Piasek, pamiętajcie, piasek jest bardzo wydajnym filtrem biologicznym oraz filtrem mechanicznym, dlatego jeśli zdecydujecie się postawić akwarium bez piasku na dnie, musicie tę filtrację zastąpić innymi rozwiązaniami. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie też ten kanał, ponieważ co miesiąc publikuję nowy film, w którym omawiam jakiś temat związany z prowadzeniem akwarium morskiego. A tymczasem to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć!